Zaczynam tradycyjnie od kawki. Jest 9:56, prawie 10 na godzinę 13. Mamy zaplanowane spotkanie w dniu dzisiejszym. Nie patrzcie na ten bałagan, bo jest bałagan. Posprzątamy oczywiście po meczu. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, Kamil Kijewski. Jeśli zastanawiacie się, jak możemy spędzać niedzielne popołudnie, to odpowiedź jest chyba jasna, jest to pytanie retoryczne. Oczywiście jedziemy sędziować mecz. Zobacz, pokaż, że jedziemy. Pokaż. Co to jest? Sulejówek. Jesteśmy właśnie w Sulejówku. Drużyna z Sulejówka zmierzy się z drużyną PKS Radość. Będzie to mecz w systemie 2 razy po 30 minut z 15-minutową przerwą. Nie. W systemie 2 razy po 40 minut. Dziękuję mojej asystentce za poprawienie. Oczywiście, będzie to mecz w systemie 2 razy 40 minut z 15-minutową przerwą, gdyż jest to kategoria C1. Tylko zerknę sobie na telefon, gdzie jedziemy. Tutaj skręcamy w prawo. Nie wiem, czy zauważyliście, Ja to teraz muszę się do tego przyzwyczaić, bo wcześniej, jak miałem inny mikrofon, to musiałem bardzo głośno krzyczeć. Teraz, jak widzicie, zakupiłem nowy zestawik i mogę już mówić, mogę mówić cicho, a będzie mi słychać dobrze, tak jak wcześniej. Nagrywamy to drugi raz, bo wcześniej, jak miałem ten poprzedni mikrofon, musiałem niestety tak krzyczeć, żeby było mnie słyszeć. Słychać. Więc teraz na pewno jakość dźwięku będzie lepsza, wy na pewno zobaczycie poprawę. Będziemy też mogli nagrywać z daleka. Będziecie słyszeć nasze rozmowy, znaczy nasze, moje rozmowy z na przykład trenerami, więc rozwijamy ten kanał, dokładnie tak. Będą nowości. Możecie dać znać w komentarzu, co chcielibyście, aby pojawiało się na tym kanale, bo na pewno będzie seria Okiem Sędziego, gdzie jeździmy i pokazujemy, jak wygląda praca sędziego. Będzie seria Łączy Nas Biznes, gdzie rozmawiamy ze sportowcami, ale nie tylko, o tym, jak sport wpłynął na ich rozwój, na ich biznesy. I teraz właśnie chciałbym, żebyście powiedzieli mi, jaką serię chcielibyście jeszcze zobaczyć na tym kanale. Po prostu odsyłam Was na mojego TikToka, gdzie tam dzielę się, pokazuję krótkie filmiki, na których dzielę się właśnie zasadami gry w piłkę nożną, sędziowskimi zasadami, jak to wygląda z perspektywy sędziego, ale również są tam, że tak powiem, śmieszne filmiki, które na pewno poprawią Wam nastrój, więc jeśli nie macie czasu, jeśli oglądacie kanał na YouTubie, a macie chęć obejrzenia krótszych filmików, to odsyłam Was tam, a my teraz skupiamy się na pokazaniu kulisów? Kulis czy kulisów? Kulis. Muszę zahamować, bo gadam głupoty. Proszę bardzo. Kulisów. Zestresowałem się. Może przejedziesz? No. Zaraz bym na mecz nie dojechał, bo bym wypadek spowodował. Tak, sędzia nie dojechał na mecz, bo siedzi w więzieniu za kurna... Nie, za spowodowanie morderstwo. Wypadku w ruchu drogowym. Morderstwo. Także tak. Dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć na kanale dodatkowo. Jedziemy. Plecaczek Ci zaraz dam. Żadnych krawężników. Nie, no, ty go robisz. Naprawdę, co ty robisz? Skacze ci. Dobra, daj. Tu bez sędziego grają w ogóle. Jakbym ty. Co? To jakiś mecz. Jakbym wiedział, to bym sobie tu przyjechał wcześniej, co posędziował. 12:20. O 13 gramy. Ładnie tu mają, ładnie. Jest to jest jakby luksusowo, co? Jest. Ty sam mogłaś okularki zapnąć. Kurde, jakie słońce jest, jakie jest mocne. Bardzo mocne. Aż normalnie głowę mnie piecze. Ty mogłaś sobie wziąć te okulary. No, 0,5 jest, czy nie? Tak. No ładnie to mają, ładnie. Czy nie? Bardzo ładnie. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Nie, bardzo, powiem Ci szczerze, bardzo, bardzo to fajnie. A grałem tutaj kiedyś. Grałeś? Na tym boisku, właśnie na tym boisku grałem, no.
Aaron Rembertów kontra ten. Chyba właśnie zwrócona stolijówka. Przegraliśmy chyba 15-2. No. Jezu, jaki wynik. Tak nas ograli. Stałem wtedy na bramce. 15 bramek wyjąłem. Znaczy wyjąłem. Mistrzyli, nie? No, to świetne z ciebie bramka. To nie była wina bramkarza. No tak, to była wina całej drużyny. Na którym boisku ciekawa gra? No tutaj, no na tym. No na tym? No co ty, tutaj na tym. Pokój sędziowski. Tak, pokój sędziowski? No to dawaj, chodź, przebierzemy się. Znaczy ja się przebiorę. Możesz tą kamerkę postawić gdziekolwiek nawet, wiesz? Kurde, pokój sędziowski tak trochę dziwnie. Tutaj powiem szczerze. To taki mały sędziowski, nie? No, a nie, to tak, jest tam, jest kibel. Tak, tutaj to jest sędziowski. Można sobie usiąść. Poprezesować. Poprezesować, żeby nie było od razu. Wypełnimy od razu, tutaj mamy trochę czasu. Kartencja. Jest to gotowe. Proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na 27, rocznik. Pan. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostawiam. Zostawiam. No, to są... LPGS Radosz. Tak, 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 nie, numery są zgodne z tymi, co tylko tutaj się pomylił sędzia Wąsowski, bo jest moim kierownikiem, 20 zamiast 28. Pytam pod względem bramy. Tak, wszystko się zgadza. To super, bo potem trzeba wy tym ekstanecie szukać, nie? Sędzia zrobił sobie przerwę w trakcie gry. Gorąco? Nie ma problemu. Po 20 minutach, dobra. Dzięki. Nie? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Tu już składałem, tak? Tak, wszystko jest. Numerki są właściwe u nas. Trener gości podszedł zapytać, czy po 20 minutach możemy zrobić przerwę na wodę. Może być. Weź, abyś nie był bez problemu. Wszystko jest okej. No tu taka patelnia jest. Patelnia, gdzie gramy? Tu czy tam? Tutaj gramy. Tam się aż tylko. No widziałem właśnie. Dobra, okej. Spoko. Dziękuję. Dzięki. Będą zapytamy, jakie mają stroje. Historia studiowa, to ma pewnie ten. A czemu ja to trzymam w ręku? Czemu? Leżało tutaj, czy co? Tak. To chodź później zapytać. O stroje. No a dobra, już widać. Już widać? Aha. Niebieskie i białe. Nic nie widać. Co? Zobacz. O kurno, no to wiesz, trzeba trochę... Trochę techniki, tak, nie? To jest specjalne. Wiktoria ma niebieskie. Tak, Wiktoria ma niebieskie. I białe, czyli możesz być żółtawy. To jest żółta. Jakie żółta? Biała. Biała. Nie, bo ja powiedziałem, że ja mam białe. O to mi chodziło. Znaczy, że ja mam żółte. Ty masz żółte. To mamy. 31. A właśnie, panie Kamilu, ja takie mam pytanie. Czy pan przed meczem na przykład nie potrzebuje zrobić sobie rozgrzewki? W sumie zawsze mnie to zastanawiało, że tak po prostu wchodzisz na to boisko i nagle zaczynasz biegać. Oni się tak przygotowują w ogóle, a ty nie. Okej, to odnośnie. Bardzo dobre pytanie. Pani Klaudio, bardzo dobre pytanie. Pyta pani o rozgrzewkę, tak? Więc nie pokazywałem tego wcześniej na materiałach w wcześniejszych filmach, ale zawsze w szatni przeprowadzą taką rozgrzewkę. Jak chcecie, możecie ją przeprowadzić ze mną. Czyli co jest najważniejsze w takiej rozgrzewce? Pajacyki. Nie, najważniejsze w takiej rozgrzewce jest to, żeby przygotować się dobrze i nie zapowiadać żadnej kontuzji, tak? A więc wezmę mikrofon tylko tutaj. Tu go przyczepię sobie. I możecie tą rozgrzewkę przeprowadzić ze mną. Uwaga, rozgrzewka sędziego. Jedziemy. 4 serie po 15 powtórzeń. Potem, pokazuję wam to szybko, zaraz tam to zrobię. Potem poważny faul w polu karnym.
3 serie po 12 powtórzeń. Oczywiście bardzo ważnym jest też, bardzo ważnym elementem jest też gramy dalej, prawda? 3 serie po 8 powtórzeń. Proszę. Dobry. Dzień dobry. Obstawa. Dobra, super. Jakby można było, to w tym miejscu bym prosił. No podpiszmy, dobra. A, pieczątki nie ma pan? Nie masz pieczątki raczej, sorry, tak pan. Ale numer znam. Fajnie, to wyraźnie, to brawo, potem miał to. Ile dzisiaj w ogóle? Ja tylko na jeden mecz jestem. A, tylko jeden. Tak, no, na zastępstwo przyszedłem. Aha. Gdzieś tam w pobliżu bym prosił, dobra? Jasne. Jakby coś, to będę gwizdał i wejdziesz. Dobra, dzięki. Dzięki. Na czym skończyliśmy? Nagraj dalej, okej. Okay. No to teraz tak, jak trafi nam się jakiś symulant, prawda? Jakaś osoba, która lubi trochę przyaktorzyć, prawda? Rzadko się takie coś zdarza, ale możemy walnąć dwie serie. Rzadko się zdarza. Co ty w ogóle mówisz? Rzadko się to nie zdarzało, więc dwie serie po... Kamil, co ty mówisz? Dwie serie po 5 powtórzeń, możemy? Przecież mają oddzielne treningi z aktorstwa. Wstawaj, nic nie było. Jeszcze możemy do tego dodać mowę, prawda? Wstawaj, nic nie było. Aha. Wydaje mi się, że to wystarczy na dzisiaj. No to co jeszcze możemy tylko... Możemy jeszcze jedynie zrobić, no co... Nie, to było na tyle. Nic nie będę wam więcej pokazywał. Taki trening, mówię, przed każdym meczem w szatni nawet... Każdy sędzia powinien go... Powinien nawet, bo potem będziesz wyciągał żółtą kartkę, skurcz cię złapie. Kartka ci wypadnie z ręki, mogę to zademonstrować w ogóle, wiesz. Ręka jak złamana. Podejdziesz, będziesz chciał machnąć tą kartką. Kontuzja w tricepsa cię złapie. Koniec meczu, człowieku. Przyjdzie po prostu, wiesz, przyjdzie opieka medyczna. Co ci, popsika ci lodem, rozmasuje, a ty już potem ręki nie będziesz mógł podnieść. Więc pamiętaj, to jest bardzo ważne. Taką rozgrzewkę przed każdym meczykiem zastosuj, a zobaczysz, że inaczej ci się będzie pokazywało te kartki. Dobra, wiecie co? Teraz tylko tak wam powiem, śmiechy śmiechami, tutaj może w szatni pokazuję wam takie trochę bardziej zabawne teraz się nie uśmiechnąłeś. Sytuacje, ale powiem wam tylko jedno, wiecie co, tutaj śmieszki, ale mówię wam, wchodzę na boisko, twarz mi się zmienia, mówię trochę inaczej, głos mi się zmienia, mówię wam, 100% skupienia, tutaj to, że wam teraz trochę powariuję, pogłupieję, to jest jedno, ale na boisku... Powaga, dokładnie. Więc żeby tam nie było żadnych komentarzy, co za pajac, sędzia pajac, nie? Oddzielamy szatnię od tego, co dzieje się na boisku, bo tam nie ma miejsca na żarty. Dobra zabawa, owszem, dobra zabawa, fun. Znaczy, dobra zabawa, wiecie, czerpanie radości z tego, piłkarze z tego, że grają, ja z tego, że sędziuję, ale tam już nie ma, że wiecie, hi, 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 ha, 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 ha. Pamiętajcie o tym. Sprawdzić. Dobra, czy coś jeszcze? Dobra, to połóżmy. Żeby nie było, wiecie, że sędzia jest flejtuch. Ułóżmy, dobra, możemy wychodzić. Mam... Losowanie jest. Kartki są. Długopis jest. Gwizdek jest. Minutnik jest. Sędzia jest. Możemy wychodzić. Zamykamy, powiedzieć panu, żeby zamykał? Idź. Mhm. Dobra, to podejdę. Wie pan co, mógłby pan przymknąć już, jak pan może. Dobra, to poczekaj tu. Podejdź do trenera Karola i poproszę na telefon. Po telefonie i telefonu, dobrze? Podejdź i daj swój telefon na koniec. Wie pan co, bo my wychodzimy. Jakby pan mógł, to może pan przymknąć się do szatni. Czy jeśli pan chce, bo mi to nie przeszkadza. Nie, ja przymknę. Nie ma problemu. Mówię, jeśli pan nie zamyka, to jest. Dobra. Nagrałaś nagrody, jakie są? Następne? Puchary? Chyba nie pani chce sobie tam powiedzieć sama. Pani wyjdzie tam na boisko. Czy pani, ale no pieskie. Kurde, fajne te obiekty, naprawdę. No, bardzo mi się podobają. Fajna trybunka, co? Kurna, krzesełka eleganckie. Zarąbiście.
Fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. Bardzo ważnym elementem przed rozpoczęciem zawodów jest dokładne sprawdzenie boiska. Mam tutaj na myśli sprawdzenie siatki, czy nie ma nigdzie dziury, wiecie, żeby piłka nie wpadła bokiem. O tym będzie problem, więc trzeba to zrobić. Cześć chłopaki. Samo trzeba zrobić po drugiej stronie boiska i dopiero wtedy można zrobić taki mecz. Wszystko jest bajeczka, wszystko działa. Nowe siateczki. O, ale kurna daje, ale patelnia, naprawdę. Zobaczymy, jakie będzie tempo tego meczu. Ale jest grubo, ostro, bardzo gorąco. Kibicujemy z szacunkiem. Niestety ludzie nie mają szacunku.